Wody Święta Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. To święto ściśle jest związane z narodzinami Daniela, naszego patrona, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Obchodzimy je każdego roku 28 maja. A ten dzień poprzedzamy mszą świętą sprawowaną w niedzielę właśnie w tej świątyni. Razem z senatem naszej uczelni chciałbym wszystkich bardzo serdecznie powitać na tej mszy naszych pracowników, naszych studentów, naszych przyjaciół, wszystkich, którzy włączają się w modlitwie, modlitwę, będąc w domach poprzez Radę Bielniki. Modlimy się za tych, którzy z nami byli związani, z naszych zmarłych pracowników, ale też przyjaciół. Modlimy się za tych, którzy potrzebują pomocy, zwłaszcza za osoby chore. W dniu dzisiejszym w sposób szczególny modlimy się za matki, za te, które oczekują dziecka, ale również za te, które w swoim życiu realizują trudne wychowania, prosząc o Boże błogosławieństwo dla nich dzieci. W tej mszy świętej modlimy się również o szybką beatyfikację sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego.